Cześć wszystkim, tu Wiki, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Jak widzicie, był mały mord na tych naszych, skalmarach. Więc tak, od ostatniego odcinka troszkę się zmieniło, albowiem coś tam jest. O matko, co tam jest? Już wam mówię. To jest pomieszczenie, oczywiście to jest troll jakiś Lux Capacitor przez Extermiego. Tutaj zrobione trole jedne, cholernik jeden, no. On musiała to wszystko poniszczyć. Pewnie jest teraz z siebie dumny. Tak, ciesz się, bo wiem, że to obejrzysz. Cham jeden. No dobra, ale tak mówiąc teraz tu o co chodzi. Był live. Ci, co nie widzieli, to teraz mogą się dowiedzieć, że był live. Zrobiłam oto to pomieszczenie. Nic nie zmieniałam, było tak jak było, tak jest, na razie nic nie zmieniałam, na razie może być, później sobie najwyżej pozmieniam, to nie wiem, na razie jest okej, okay. Już mi się nie chce tam zmieniać. I tak, to pomieszczenie jest właśnie na jedną z modyfikacji i chcę właśnie tutaj to wszystko umieścić, o ile mi się uda, jeżeli nie, to po prostu się dalej wkopię i po prostu powiększę to pomieszczenie. Jak na razie myślę, że będzie wystarczające i to naprawdę wystarczające. Co ja tu jeszcze chcę powiedzieć? Tą modyfikacją będzie Towncraft. Dokładnie, tu będzie Towncraft. Więc z racji tego, że ja gówno o tym wiem, dosłownie gunwo takie jedno wielkie, to będziemy się wszystkiego uczyć na nowo, znaczy bynajmniej ja, ci co nie wiedzą, ci co wiedzą, to mogą się ze mnie pośmiać. Ha, ha, ha. Teraz łyczek. Super. I tak. Pierwsze co to wiem, że trzeba taumuniumonikon zrobić. Monika! Trzeba to zrobić. To się tworzy poprzez książkę, robi się książkę, znaczy nie, dupa, robi się ten, jak on ma, shelfbook i klikamy na to czymś takim jak różdżka. Zaraz sobie taką różdżkę znajdziemy, nawet nie wiem jak się ją tworzy, Boże. Znaczy tak, Extermi nam tutaj zrobił, tutaj gdzieś miałam to. Z tego zrobiłam, ale zaraz, gdzieś tu nam porobił to wszystko, Taumuniumonikon. Gdzie ty jesteś, Taumuniumonikon? A może tu schowałam? A, trochę zadań sobie tutaj też robiłam. Myślałam, że fruwa ten blok. Lol. Tak, troszeczkę tu porobiłam, nie chciałam was tym zanudzać, bo ja to po prostu robić będę czasami sobie, żeby te fanty dostawać, bo to co tam wszystko tam, wiecie. O, jest! Jest Iron Carpet, Carpet Wooden Wand i Taumuniumonikon, no i trzeba table jeszcze zrobić. Ja chcę sobie zrobić to, bo są achievementy za to, ja bym chciała to dostać, więc ja sobie to zrobię, żeby pokazać wam, że ja potrafię. Dokładnie. Dziękuję, Extermi, że zrobiłeś, jednak ja potrzebuję sama to zrobić. Żeby wiedzieć, że ja potrafię, no nie? Jest taki bookshelf. Stawiamy sobie takiego bookshelfa tutaj i robimy sobie właśnie takiego wanda. Tylko... jak się go robi? Czy to nie są... Zaraz. Co to jest w ogóle? Co to jest za wand? To jest ten zwykły iron... Uważnie? Czyli to jest to. Ups, SMS. To się robi z Iron Cup i Stick. Co to jest Iron Cup? Iron Nugget. Aha, 4, po prostu 5 nuggetów, tak jakbyście robili sobie hełm. No nie, patrz, to jest Iron Orbery. Dlatego sobie to zrobimy. W ogóle dziwny ten przepis, ale co tam? Pyk. Raz. Nie ma. Iron. Pyk. Jeszcze jedno, ups. Tutaj, dokładnie. Stick. Robimy to. I mamy Iron Wanda. Teraz klikamy na to. Bum, prawym. I mamy Taumuniumonikon. Muniu. Kukuna muniu.
I mamy sobie taką książeczkę, mamy tu dziwne, różne achievementy, co mamy zrobić, to można powiedzieć, że jest coś a la questbook. Można tak powiedzieć. The Peach. Tutaj wszystko nam tak naprawdę pisze chyba o tym, co możemy z czego dostać i tak dalej, więc tak, tu mamy Taumunium Monikon. Knowledge Fragments. Aha, je się dostaje, odkrywa się czy się dostaje? Boże, już nie pamiętam je, skąd się to brało. Click for coś tam. Lore Fragment. Kurde, nie pamiętam skąd się brało takie rzeczy, te wszystkie... A, to się chyba zbierało. Zbierało? Jezu, nie wiem. To się chyba skądś brało, ale nie jestem pewna. Co my tu mamy ciekawego? O, to jest coś fajnego. Musimy... To jest zwykły workbench? Czy to ten magiczny workbench? Chyba ten magiczny, bo tam potem trzeba różdżkę naładować i dzięki temu możemy stworzyć coś takiego. Dlatego zrobimy sobie taki workbench, który nawet jest tutaj, table. Ale w sumie... A zajumajmy mu. Weźmiemy sobie ten table. Ten table robi się w ten... nie w ten. Ale ja chcę wiedzieć, jak ciebie zrobić. Zwyczajnie. Pół płytki i ten. Dobra, spoko, to jest coś prostego. Ale już mamy to, już zróbmy to. Kurde, ile tego tu nasypał! Nienawidzę go! Nie wiem, czy to trzeba trzy, czy co, ale chyba... Wyt, wód, wat. Czemu nie mogę tego... Table. Do czego on jest? A czekajcie, czy to nie stawiało się czegoś na tym? Kumam. Trzeba kliknąć na to i to się robi z tego workbench taki fajny. Fajnie. Przypadkiem to zrobiłam, ale spoko. Prawy musicie kliknąć na to. Ja sobie tutaj jeden taki postawię, bo mi do szczęścia więcej nie potrzebno, bo się chyba trzy z tego robi. Nie mam pojęcia. I tak mamy taką... Capacity MC 25. Aha, czyli że to ma capacity 25, to się jak będziemy chyba coś tworzyć tutaj, to będzie nam zabierało to capacity, znaczy to co tutaj jest. Ta cała energia, 25 energii tu jest tak jakby. I to się potem ładuje samoistnie. Dobra, więc zróbmy taki coś. Takie, no wiecie. Oto! Dokładnie, taumumonometer. Taumometer. Dzięki temu będziemy mogli, zaraz wam powiem co zrobić. Coś bardzo fajnego, ja wam mówię. To jest coś mega fajnego. Będziemy mogli podglądać... Nie gołe baby. Będziemy mogli podglądać wis. I te inne takie pierdółki latające. Dokładnie, więc zróbmy se... zaraz, czy ja nie potrzebuję tego... Bo ja chyba... Ej, mogę tutaj to zrobić! Nie potrzebuję workbencha. Super! Ha! Zobaczcie, tutaj nic nie widać, co nie, bo to nam w ogóle, jakby to powiedzieć, rozczytuje nam pewne rzeczy. I tak, jak się popatrzymy, ja wiem jeszcze do czego to jest, ja już wiem, pamiętam. To też jest do tego, żeby uczyć się pewnych aspektów, na przykład... W Towncrafcie jest coś takiego... Wiecie co, ja w ogóle nie wiem, co ja plotę teraz. Znaczy, na pewno to jest okej, ale ja tak naprawdę mówię wszystko tak jakby z pamięci, z tego, co mi się wydaje, ale z tego, co też trochę wiem. Więc dzięki temu możemy rozczytać Grassblock. Patrzymy się na to i powinno nam zaraz coś o tym powiedzieć więcej, że ma to coś fajnego. Czemu nam to nie rozczytuje? Powinno nam to pokazywać aspekty, bynajmniej tak kiedyś było. Fuck. No dobra, więc pamiętacie, tutaj na live'ie mówiłam, że tutaj jest jeden mały taki... O, jest! Latający, widzicie? Ha, ha, ha. Widzicie? Patrzcie. Tak? Mało go widać. Weźmiecie tylko to do ręki, już go widać, widzicie? Ha, widzicie. Dobra, mamy coś takiego, czy ja to aura... Aha, i tu nam pisze teraz aura note. To możemy w ogóle sobie zajumać taką różdżką, tylko że różdżkę musimy sobie lepszą zrobić, bo tamta jest jedna. Czekajcie. W ogóle będziemy się dzisiaj tak rozpoznawać w tym. Wiem, że mi potem ochrzanicie, że ja nic... robisz źle, to tamto zrób i tak dalej. Tak, tu mamy lepsze różdżki, tak, więcej capacity mają, czyli mogą więcej pomieścić tego wszystkiego. Tu po 25 każdego chyba mogą pomieścić. Widzicie, tu są na kolory ten.
Tu po 50. Jak to zrobić? A jak to ulepszyć? Nie mam pojęcia. Więc zróbmy sobie drugą taką różdżkę. Albo tą samą zróbmy, nie wiem. Zaraz zobaczymy. I... O, właśnie tu. Dobra. Jeszcze co? Żeby ten wiz, znaczy te wszystkie aury zbierać, chyba potrzebujemy takich jarów. Nie tych, bo to są za małe. Ale są tu gdzieś, ja tu widziałam. Takie fajne. Gdzie wy jesteście? O! Warded jar. Brain in jar, void jar. Nie mam pojęcia za bardzo. Dupa. Czy to się do tego wkładało? Bo coś mi się wydaje, że poszczególne te się rozkładało po różnych tych. Bo to nie trzymało się wszystkiego w różdżce, tylko się zbierało właśnie do jarów. Ale tego nawet stworzyć nie mogę! Jak mam se to zabrać? Cholera, cholera. Nie mam pojęcia. A może coś... Może mi podpowiecie? Nie, no dobra, czekajcie, ja tu zaraz coś wykombinuję. Trochę nie mam pojęcia. Czekajcie, przestawię, o. Dalej, jak to ma wyglądać? Ale na górze nam pisze... czemu to jest tak rozmyte? Aha, nabaguje się napis na tych... Na chmurach. Dobra, nieważne. Tu nam na górze aura note, tu jest air i terra, czyli tu jest chyba powietrze i ziemia. Więc teraz jak bierzemy sobie taki iron, no, różdżkę naszą, po lewej górnej stronie widzicie za tymi napisami takie dziwne coś. Patrzcie, nie ma, jest, nie ma i jest. To jest takie fiolki na pomieszczenie tych aurów. Tak, na te aury, co nie? Klikamy prawym. Trzymamy i zbieramy. Widzicie, jak wszystko to przechodzi tutaj? Wszystkie nasze te zapełniają się, te fioleczki. I mówię, nie jestem pewna, jak to ma wyglądać. O, jeszcze tu została air. Już się nam nie zmieści, tak? Tak, jest trochę już sporo tego. Ile mamy tutaj? 16 aeru zostało. I niestety nie możemy. Musimy ich chodzić, szukać gdzieś indziej kolejnych. Nie jestem pewna właśnie, jak to ma wyglądać, żeby ulepszyć tą naszą różdżkę. Nie wiem, czy to nie trzeba wszystkich zebrać, tych aur. I dalej nie wiem, dlaczego grass block na przykład mi nie pokazuje. Nie, może to się zmieniło. No nie mam pojęcia. Musimy chodzić po świecie i szukać, odkrywać. A ciężko chyba będzie odkryć. No niby to jest biała taka kropeczka, ale no, ciężko. No proszę, jest i AR, ale czy my nie mamy już całego AR-u? Tak, mamy cały AR. Ale ja sobie chyba tutaj zapiszę AR i będę pamiętać o tym po prostu, że to tutaj jest i pójdę szukać dalej, może coś się znajdzie jeszcze, no nie? Zapiszę to sobie tylko z tego względu, żeby mieć to potem. W sumie tak szczerze mówiąc nie jestem pewna, do czego jest potrzebna ta nam aura, całe aury, tu się zbiera te wszystkie wisy, nie wis... Wróć! Nie, wydawało mi się. Myślałam, że taka ciemna kropeczka tu jest. Właśnie tutaj też takie czarne występują. To są z większą ilością tego chyba wisu złego tego. Nie jestem właśnie do końca pewna. Ale jak mówię, możecie mi troszkę pomóc z tym towncraftem, ponieważ kompletnie nic o nim nie wiem. Dlatego wszelkie rady i takie pomoce będą mi pomocne, po prostu pomocne. I co ja bym chciała właśnie wam jeszcze powiedzieć, czekajcie, czy coś tu jest? No, nie ma. A tak, pragnę wam powiedzieć, że przez ostatnie, znaczy te najbliższe, co będą tygodnie, znaczy nie tygodnie, parę dni po prostu, półtora tygodnia, dwa tygodnie góra, nie będzie, jeżeli właśnie nie będzie filmu żadnego u mnie, to po prostu wybaczcie, ale przyjeżdża do mnie ktoś, no i po prostu nie będę miała za bardzo czasu nagrać i w ogóle wiecie. Więc postaram się nagrać na przykład dzisiaj parę odcinków
z tego, żebyście mieli co oglądać tak na zaś, chociażby co dwa dni było, prawda? Byłam już tu. Powinnam iść gdzieś dalej. Żeby, wiecie, żeby coś było na bieżąco, właśnie spadł meteoryt. Postaram się to zrobić. Może mi się uda, bo ja tak też czasu za bardzo nie mam. Postaram się oczywiście. A, chcecie wiedzieć, jak wybiłam ostatnio te nasze piękne te. U, lag. Squidy, patrzcie. Jups! Nie żyje. Jups! Jups! Snajperino! Jup! 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 To jest mega zabawa. Zabijanie! No już nie żyj. Umrzyj. Jej! Coś tam jest ciekawego. I nie umarłaś. Zaraz cię zabiję. Nie, tu nic nie ma. Jop, jop, jop. Tym też się można ten, jak właśnie toniecie, to możecie się... No gin w końcu! Co za żyjąca roślina, chciałam powiedzieć, Boże. A te, no, inksaki się nam przydadzą, bo ciężko jest czasami znaleźć te nasze, jak one mają, squidy. A wiecie, no wiecie, a są potrzebne. Nawet do tego, żeby dark glass zrobić. Wow, co to za dziwny lag, lagusik. Dobra, idziemy dalej, szukać wisu i innych pierdół. Powiedzcie mi, gdzie, do jakiego jara to wsadzić, bo ja cholera nie mam pojęcia. Ups, nie i, chodziło mi o e. I tak, chyba walnęłam w mikrofon, więc wybaczcie. Mi to się wydaje, że to właśnie są tamte jary, jednak tamten jest jar na... Jednego w ogóle trzeba stworzyć, ale jak tutaj... Wiem, że to się do czegoś przekładało, no jestem po prostu tego cholernie pewna. Silver... O, właśnie te logi też będą nam potrzebne, te w ogóle... No, sadzonki. Sadzonki, dokładnie. Coś mi chyba choroba bierze. O, te dżary. Ale ich się stworzyć nie da. Tak po prostu, więc... Essentia... Nie. No, nie mam pojęcia. Po prostu tak nie za bardzo tutaj widzę, co może mi posłużyć za to, żeby schować tam te... O, to też musimy zrobić. Scribing tools, bo to potrzebne jest. Zaraz to zrobimy. Te buty Traveler, one są szybkie. Dzięki temu możemy zasuwać. Magic Hand Mirror. Nie mam pojęcia, co to. O! Note in a jar. Ej, no jar of essentia, weź no się. Dlaczego nie mogę tego stworzyć? To na pewno trzeba odkryć. Traveling tank, to jest słodka skrzynka, która za nami podąża. Spoiler. Znaczy, na pewno nie spoiler, już to... Fajnie wygląda ta książka. Wygląda tak złowieszczo. No i widzicie, nie mam pojęcia, nic nie widzę takiego, co tu może posłużyć mi za ten. Może ja robię błąd, że ja się staram tutaj znaleźć, jak to może być tu na przykład, prawda? Też jest taka opcja. The peach, plants, encha, coś tam, repair, haste. Chcę wrócić, o tu. Aura, o, może tu coś będzie pisać. Nie chcę mi się tego czytać. Aha, wszystko za... Ej, znam ten język! Pamiętacie, jak mówiłam w pierwszym sezonie, że się nauczyłam czytać tego? Znaczy, może trochę już zapomniałam, co czym jest, ale jakbym sobie przypomniała, to bym wiedziała. Lol, mogę przeczytać, co tu jest. Oczywiście to są zazwyczaj słowa z dupy wzięte, po prostu jakiś bal, dark, coś tam i tak dalej i nie wiecie, co to znaczy w ogóle. Ja, jak powiedziałam, siedziałam nad tym parę godzin i rozszyfrowałam mniej więcej, jak to wygląda. O Boże. Że mi się też chciało. No dobra, robię sobie taumometer i co? Holding the right mouse button will start examining them. No, każe mi nacisnąć prawy przycisk. No i naciskałam i nie tylko, i shift, i wszystko, i dupa. Naciska... O kurcze! Trzymam. Nic. Ale czemu nie mogę? Ej, czekajcie! O! Odkrywa mi. Cicho.
Nothing. A tu mi pisze nothing learned from this. Aha, nic nie jest nauczone na to, czyli my. Trzymamy prawy przycisk i tutaj nam pisze, że nothing can be learned from this, czyli nie mamy nic na to, żeby się nauczyć tego potrzeby. Dobra, jej! Już wiem, jak to działa. To jest tak, że już sobie przypomniałam. Piga, nie wchodź mi tu. Dandelion. To understand you will study to source life. Life, życie. Potrzebujemy życia się nauczyć, żeby odkryć to. Brakuje nam życia. Piga, stój. You need to understand this move. Coś tam, bla, bla, bla. Życie. Drzewo. Weźmy drzewo na przykład. Liście. Liście, liście, liście. Odkryj się, jak mi burczy w brzuchu, to wybaczcie. No wyjdź stąd. Głupia piga. Idź mi. Ja już wiem, jak to działa. To działa w ten sposób, że odkrywamy pewne aspekty. Na przykład teraz nie możemy odkryć grassblocka, bo nie mamy nauczonych wszystkich, na co się składa ten grassblock. Tu nam nie pokazuje, więc musimy na przykład teraz pomyśleć. Pisze nam, tu, żeby się nauczyć, potrzebujesz wyuczyć się coś o życiu chyba, z tego, co tu widzę. Więc weźmy może właśnie, tak jak mówię, drzewo. Spróbujmy. Plants. Plants. No to ty, grass. Life. Najpierw mi plants pokazuje. Co może być plants? Plants, plants. Pomyślmy. Rośliny nie chcę. Tu mi każe o życie. No to może co to ma być? No. To jest Biomes of Plenty. Ja potrzebowałabym chyba... czekajcie, co może być na życie? Woda! O, spróbujmy wodę. Woda to życie. Dzięki wodzie mamy... Ha! Widzicie? Uczymy się, tylko nam mapka zasłania to coś możliwe, że pokazuje. Widzicie, teraz widzimy coś. Jej, już rozumiem. O, gainę 4 points of aura. Aha, source of life. Source of life. To jest biomes, nie, o, czerwony kwiatek. Spróbujmy czerwonego kwiatucha się nauczyć. Poppy. Life. Co życie, no? Życie. O, lawy się nauczmy. Linuś. Ziemia, stone. Czy ja mam tutaj źródełko lawy znaleźć? Teraz spłonę. Lawa, jest. Jest, lawa i... znaczy ogień i ten, pokazuje mi... Czekajcie... Torcz! Torcz też można odkrywać, chyba z tego co wiem. Jest, płomyczek. Jest, odkryliśmy. Ha, ha, ha! Stój tu na cześć naszego życia i w ogóle. Spróbujmy w takim razie żółty kwiatuszek, może coś tam da... A nie, już odkrywaliśmy i nie chcę... life, source, study the source of life. No co ty chcesz od life'a? Ty jesteś, czekaj, alozaur, ty mi nie zeżryj tutaj wszystkich. Fajny jesteś. Ale nasz dinoś jak wyrósł. A gdzie jest nasz zielony kolega? On tu był gdzieś. Tylko tak się go troszkę... No zginął! W takim razie, ile się tu ich naspawnowało? No nie ma go, zdechu. Jakim cudem? Przecież go karmiłam. Łe! Odspałnił się, super. O, poczekajcie, patrzcie. Jak one mają? Moss. Weźmy to, stegujmy. Może tu nam życie coś wyjdzie. Nothing be learned from this. Nic nie jest nauczone na to. Widzicie? O, pumpkin. Żarcie, o, jedzenie może będzie... understand to plants, study. Co z plants? Plants. Nie mam pojęcia. Czy się wszystkiego trzeba nauczyć? Mossy bricks. Plants. Skąd mam ci planty wziąć? Implanty. Co ja jestem? Silikon. Nauczmy się skrzynki. Nie tak. No to skeleton skull. Krystal. Jezu, tyle jest do nauczenia, że aż lol. Nie mam pojęcia. Woda, nie. Niebo może.
czekajcie, może jeszcze mi coś wpadnie do głowy. A może taki dirt? Taki zwykły, zwykły dirt. Jest! Dirtu się nauczyliśmy, bo tu mamy grass block. To może teraz w takim razie grass zwykły pójdzie. Life. Dalej mi każe life. Co może być na life? Życie. Life. Ups. Życie. A może ty życie mi dasz? Jajko? W sumie by pasowało też. Spróbujmy wziąć egg. Egg. O, wróć. Ha, teraz cię chyba mogę odkryć. Coś tu jest i... Perdito i zasłania mi terra. Spoko, ups. Weźmy sobie egg. Nie mam egga. Jak zrobić egg? Egg. Kurde. Czy mogę jakoś zrobić sobie jajeczko? Zobaczcie, to jest mini ja. nie chcę ugotowanego jajka. Ja chcę zwykłe jajko. Mogę je dostać znikąd. Kura. Ja potrzebuję kurę. Kurka! Taś, cip. Kura. Nie znajdę kury teraz, ani jajka. Więc na tym zakończymy nasz odcinek. O! Jeszcze drzewo, takie drzewo przerobione. Ostatnie to będzie rzecz, która tu zrobimy. Wooden slab. Nothing can be bla bla bla. Dobra, to spróbujmy taki wood planks. Do you understand, co tam pisze? Kurde, nie widzę. Plants. Co jest plantem? Plantsem. Jedyne, co mi się kojarzy z plants, to te... pnącza. Gdzie mogę zdobyć pnącza? To są, czekajcie, jak to się nazywa? O Boże, zanim to znajdę, bo to jest na jungle... O, jest, patrzcie, vines. O, vinesy. No dupa. Essence of Nature. Jak mogę esencję naturalną zdobyć? Cholera. Muszę poczytać o Magical Cropsach. W takim razie. Albo może Lily Pad zdobędziemy? Ach. Chociaż Lily Pad będzie mi łatwiej znaleźć, ponieważ ja widziałam chyba gdzieś tutaj, znaczy nie tutaj, ale gdzieś tu były. Krowa! Powiedz, że ty jesteś live. W sensie, że z ciebie życie mogę wyciągnąć. No świnio, weź. Znaczy krowo. Dobra, ludzie. To będzie na tyle w tym odcinku. Myślę, że w kolejnym odcinku znów się pobawimy i poszukamy tych wszystkich aspektów. Znaczy wszystkich to może od razu nie odkryjemy, bo to będzie za dużo, bo wszystko się po kolei odkrywa. Więc zapraszam was na kolejny odcinek. Będzie on... No będzie on, po prostu będzie. Nie wiem kiedy, ale będzie. I Piggy, mogę cię odkryć? Piggy? Czy nie? A, ciebie nie mogę, zapomniałam. Krowa nie, Piggy nie, nie mam pojęcia. Poszukam jeszcze winesów tych. Może mi się uda jakoś to znaleźć, zdobyć, czy coś. A może teraz mogę te leafsy? Czy nie? Life. Dobra, poczytam o tym i tyle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. No. I tyle. Spadywłam sobie. Ja wracam do domu, przespać się. Obsydian! Jezu, teraz się nie mogę powstrzymać, żeby wszystko sprawdzać. Tragedia. Dobra. Więc wy mi możecie powiedzieć, chyba że się dowiem, ale najwyżej napiszę to, że się dowiedziałam już. Możecie mi napisać, gdzie mam tę całą aurę wypompować sobie, żeby mieć, wiecie, kolejną różdżkę pustą, znaczy wiecie o co chodzi, żebym mogła mieć ten. Nie pamiętam totalnie, gdzie się to kładło, całą aurę, te wszystkie tera, aer i tak dalej. Dlatego byłabym wdzięczna, jakbyście mi powiedzieli. I trzymajcie się, cześć!